solidną porcję rozrywki zaprasza partner odcinka Hello Dieta. Catering zdrowej przemiany. www.hellodieta.pl. Egzorcyzmy pomagają tylko tym, którzy wierzą w złego ducha. Przemierzał wszechstronne komnaty rezydencji, podziwiając bijące zewsząd bogactwo i przepych. Zastanawiał się, jak ważna przyczyna sprawiła, że skromny biskup, przewodniczący papieskiej rady do spraw świeckich, został wezwany przed oblicze Najwyższego. Zdarzały się oficjalne wizyty głów państw, święcenia kapłańskie i uroczyste msze, ale nigdy w kilkunastoletniej watykańskiej posłudze nie został imiennie wezwany na prywatne spotkanie z jego świątobliwością. Niewielki, przygarbiony człowiek szedł po połyskującej marmurowej posadzce w kierunku zdobionego złotem wejścia do pokoju Jana XXIII. W rytmie muzyki trzeszczących zawiasów, imponujących rozmiarów drzwi lekko się uchyliły i do wnętrza wszedł kruchy, pełen strachu i obawy przed nieznanym, biskup Wiktor Wolański. Witaj, powiedział papież, wyciągając przed siebie ręce w geście przyjaźni. Znasz zapewne arcybiskupa Stefano Araciego, głównego egzorcystę Watykanu. Tak, znamy się, odrzekł Wiktor, całując Jana XXIII w pierścień. Usiądź, zaproponował Stefano, wskazując na wygodną, skórzaną kanapę stojącą w rogu papieskiej rezydencji. Mamy ci wiele do powiedzenia. Pozwolisz, że przejdę od razu do sedna. Słyszeliśmy, że posiada biskup doświadczenie w odprawianiu egzorcyzmów. Trudno nazwać to doświadczeniem. Zanim trafiłem do Watykanu, będąc biskupem w Polsce, spotkałem się z kilkoma przypadkami opętania. Mamy dla ciebie zadanie w ojczystym kraju. Poderwał się papież. Mam jechać do Polski? Nie obawiaj się. Załatwiliśmy wszystkie formalności. Polskie władze zezwoliły na twój przyjazd. Arcybiskup przedstawi ci szczegóły. Ja tymczasem muszę was opuścić. Mam ważne spotkanie. I pamiętaj, synu, że liczę na ciebie. Postaram się nie zawieść. Odpowiedział biskup, czując dziwne ciepło rozpływające się po całym ciele. Papież pożegnał się z duchownymi i wolnym krokiem ruszył w stronę drzwi. Araci zwrócił się w kierunku Wolańskiego. Skąd pochodzisz? Z Suwałk. Bardzo dobrze się składa. Kilka kilometrów nieopodal granicy z Litwą, w miejscowości Giłujsze, znajduje się niewielka parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Tamtejszy proboszcz zgłosił przypadek opętania, który mocno mnie zaniepokoił. Co tak bardzo poruszyło ekscelencję? Człowiek imieniem Tadeusz Borowy. Prosty, 22-letni chłop. Kilka miesięcy temu, podczas jednego z nabożeństw, dostał napadu szału i na oczach kilkuset osób rzucił się na ołtarz, wykrzykując bluźnierstwa przeciwko Kościołowi. Nie widzę w tej historii niczego nadzwyczajnego. Ludzie często dostają schizofrenii, ataków padaczki lub po prostu tracą zmysły.
Ośrodki psychiatryczne są pełne takich przypadków. Badali go lekarze, księża, a nawet znachorzy i miejscowe wróżki. Jednak nikt nie pamięta jeszcze takiego przypadku. Obok widocznych zmian skórnych na twarzy i ciele, człowiek ten zupełnie zmienił osobowość. Raz zachowuje się niczym furiat, innym razem jak profesor uniwersytetu. W teczce na stole znajdują się akta z medyczną dokumentacją zaburzeń występujących u Borowego. Liczę, że biskup zapozna się z nimi przed wyjazdem. Nadal nie znajduję uzasadnienia, aby duchowny z Watykanu musiał zajmować się tą sprawą. Rozumiem, że medycyna nie jest w stanie pomóc temu nieszczęśnikowi? W obecnym stanie nie. A czy w Polsce nie ma księży, którzy mogliby odprawić egzorcyzmy? Owszem, są. Gdybyśmy kazali polskiemu księdzu zająć się sprawą Borowego, skutki byłyby katastrofalne. Śmiem twierdzić, że żaden z ostatnio odnotowanych przypadków opętania nie był tak niebezpieczny. Czy dowiem się, ekscelencjo, co tak niespotykanego jest w polskim rolniku, że całe duchowieństwo, włącznie z papieżem, zajmuje się tym problemem? Posłuchaj. Ten prosty człowiek z małej wioski gdzieś na krańcu świata zna papieskie zapiski zgromadzone w tajnych archiwach Watykanu. Ale przecież każdy może złożyć wniosek o dostęp do Biblioteki Watykańskiej. To tylko kwestia dobrego uzasadnienia. Ale ja mówię o części, do której większość nie ma wstępu. Właściwa treść trzeciej przepowiedni fatimskiej albo tajne zapiski pierwszego soboru nicejskiego nie są do wglądu dla zwykłych obywateli. Rozumiem. Nikt poza najwyższym i kilkoma kardynałami nie może znać tych tajemnic. Czy pojmujesz, że ten człowiek jakimś cudem poznał te sekrety i stanowi ogromne zagrożenie dla Kościoła katolickiego? Wiktor pobladł. Wstał z kanapy i podszedł do okna wychodzącego na plac świętego Piotra. Trzymając się parapetu, mętnym wzrokiem obserwował panoramę Watykanu, rozświetloną pierwszymi promieniami wschodzącego słońca. Czy mam jakiś wybór? Zostałeś wybrany przez Najwyższego. Rozumiem. Jaki jest cel mojej podróży? Pojedzie biskup do parafii we wsi Giłujsze i zbada przypadek Tadeusza Borowego. Tamtejszy proboszcz został poinformowany o naszych planach i będzie służył wszelką niezbędną pomocą. Czy mam przygotować się do odprawienia egzorcyzmów? Tak, jeśli taka będzie konieczność. Chciałbym również być o wszystkim informowany. Na biurku znajdzie biskup potrzebne rzeczy. Adresy, kartotekę lekarską Borowego, bilety lotnicze i magnetofon. Kiedy wyruszam? Pojutrze o świcie. Liczę na to, że uda nam się doprowadzić tę sprawę do szczęśliwego zakończenia. Proszę pamiętać, że dla Watykanu to zadanie najwyższej wagi. W trakcie lotu do Warszawy Wolański przeglądał akta medyczne Tadeusza Borowego, u którego lekarze zdiagnozowali niezwykle rzadką odmianę schizofrenii, objawiającą się występowaniem co najmniej kilku osobowości, od bardzo agresywnej do spokojnej i wyważonej. Uwagę Wiktora przykuły jednak nie naukowe opisy, ale symptomy przemawiające za opętaniem, które w świetle teologii kwalifikowały ten przypadek do odprawienia egzorcyzmów. Nie jest możliwe, aby prosty 22-letni chłopak wychowujący się w warunkach wiejskich znał języki obce jak łacina,
greka czy aramejski. Jednocześnie wykazywał się wiedzą w dziedzinach, do których społeczeństwo polskie nie posiada powszechnego dostępu, jak fizyka jądrowa czy teologia wczesnochrześcijańska. Zmiany osobowości, mówienie różnymi głosami oraz samookaleczenia potwierdzają tezę stawianą przez doktora Wołkowa, że pacjent cierpi na schizofrenię. Zastosowane kuracje z wykorzystaniem leków, elektrowstrząsów i hipnozy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W świetle obecnej wiedzy nauki medycznej przypadek Tadeusza Borowego nie rokuje nadziei na poprawę, dlatego należy go natychmiast skierować do zakładu zamkniętego o zaostrzonym rygorze. Samolot Wolańskiego kołował nad lotniskiem Okęcie. Widok Warszawy po tylu latach emigracji wywołał w duchownym mieszane uczucia. Tęsknota za ojczyzną i pozostawioną rodziną oraz żal, że powojenna rzeczywistość zmusiła go do ucieczki przed prześladowaniami ze strony nowych, prorosyjskich władz. Wiktor udał się na dworzec centralny przy Alejach Jerozolimskich, gdzie kupił bilet na pociąg. Czas kilkugodzinnej podróży koleją do wsi Giłujsze duchowny wypełnił modlitwą i przygotowaniami do spotkania z Tadeuszem Borowym. Studiował fragmenty Biblii i pism kościelnych, traktujących o rytuale wypędzania złych mocy, opętaniu i nawiedzeniu ludzi przez demony. Przez okna oglądał siermiężną polską rzeczywistość i widoczne na każdym kroku zacofanie. Okres komunizmu nie przyniósł ojczyźnie tak oczekiwanego dobrobytu. Spokojna twarz biskupa, poorana starością i przebytymi traumatycznymi doświadczeniami, przedstawiała ufność w boskie posłannictwo. Wiktor przygotowywał się do jednej z najtrudniejszych misji w jego duchowej posłudze. Zdawał sobie sprawę, że z racji wieku i nie najlepszego zdrowia może to być dla niego ostatnia podróż. Zachodził w głowę, dlaczego Stolica Apostolska wybrała właśnie jego. Co powodowało decyzję, że skromny biskup, który nigdy nie rzucał się w oczy, został obarczony tak odpowiedzialnym zadaniem. Być może czas odpowie na dręczące go pytania. Pod wieczór ciężka lokomotywa wtoczyła się na stację we wsi Trzebina, gdzie na peronie oczekiwał zniecierpliwiony proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Stefan Nafta. Wysoki mężczyzna w czarnym habicie, z zaczesanymi do tyłu lekko siwiejącymi włosami, mimo dobiegającej pięćdziesiątki, prezentował się nad wyraz młodo i postawnie, przypominając nieco Johna Wayne'a. Witam gościa z Watykanu, pokłonił się Stefan. Proszę mi pomóc z bagażami. Nie te lata i sił coraz mniej. No, oczywiście. Proszę, tędy, do samochodu. Jak minęła podróż? Proboszcz uśmiechnął się, pokazując rząd pięknych, białych zębów, których nie powstydziłaby się filmowa gwiazda. Wsiedli do czarnej Wołgi i ruszyli niewielką polną drogą w kierunku parafii we wsi Giłujsze. Ksiądz Nafta był niezwykle rozmowny. Opowiadał o realiach życia w Polsce, konflikcie pomiędzy Kościołem a władzami państwowymi i wielkiej misji duchowieństwa w nowej powojennej rzeczywistości. Było w tej uprzejmości coś tak nienaturalnego, że od razu wzbudziło czujność Wiktora. Proszę mi opowiedzieć o Tadeuszu Borowym. Trudny przypadek. Przewieźliśmy go z rodzinnego domu do parafii. Przygotowujemy go do egzorcyzmów. Rozumiem, że to nieuniknione. Jeszcze zobaczymy.
odpowiedział Wolański, spoglądając przez okno samochodu na wiejskie krajobrazy. Mimo że lato było w pełni, dni robiły się coraz krótsze. Nieliczne chmury wędrowały leniwie po niebie, przysłaniając czerwoną tarczę słońca, która broniąc się przed nadchodzącym zmrokiem, oświetlała ostatnimi promieniami leśne ostępy. Wiktor spoglądał pustym wzrokiem przez szybę samochodu, udając, że stara się słuchać, o czym mówi proboszcz, kiedy nagle zrobiło się zupełnie ciemno. Wołga wtoczyła się na leśną, wąską drogę. Korony drzew niczym splątane ręce zamykały gałęzie na wysokości kilkunastu metrów, tworząc coś w rodzaju tunelu. Medycy są bezsilni. Próbowali już wszystkiego. Jak żyje, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Rodzina Borowego jest zrozpaczona. Sądzą, że stracili syna. Musi ekscelencja im jakoś pomóc. Zachowaj spokój, bracie. Zobaczymy, co da się zrobić. Daleko jeszcze? Kilka kilometrów. Moglibyśmy jechać przez wieś, jednak tędy krócej. Proszę się nie martwić. Znam drogę jak własną kieszeń. Uważaj! Krzyknął Wolański, widząc dziwną postać wychodzącą na drogę. Wykrzywione ręce, przypominające szpony jakiegoś dzikiego zwierzęcia, w połączeniu z nienaturalnie długą szyją i małą głową, na szczycie której sterczały na wszystkie strony gęste, kręcone włosy, sprawiły, że dotychczasowe uczucie zaniepokojenia przeobraziło się w strach. Tuman kurzu wzniósł się w górę, kiedy samochód nafty zahamował na wyboistej leśnej drodze. Patrz, jak leziesz! Krzyknął proboszcz, otwierając okno samochodu. Dziwny, przygarbiony człowiek rozejrzał się, po czym ruszył niespiesznie na drugą stronę drogi, niewiele robiąc sobie z gruźb kierowanych w jego stronę. To wioskowy przygłup. Włóczą się tacy po lasach i straszą porządnych obywateli. Ubrany w watowaną kurtkę i gumofilce wieśniak zniknął w gęstwinie kniei równie szybko, jak się pojawił. Stefan westchnął, wzruszył ramionami, włączył pierwszy bieg i powoli ruszył dalej. Serce Wolańskiego biło jak szalone. Cały czas zdawało mu się, że pomiędzy drzewami widzi dziwne cienie, znikające w leśnych ostępach zaraz po przejechaniu Wołgi. Może to zmęczenie dawało się we znaki? A może nie najmłodsze oczy płatały figle? Przeżegnał się i ucałował wiszący na szyi srebrny krzyżyk. Po kilkunastu minutach dojechali na miejsce. Stefan zaparkował samochód na niewielkim, żwirowym placu nieopodal budynków parafii. Drewniane baraki zamieszkiwane przez księży i zakonnice sąsiadowały z okazałym kościołem, wznoszącym się wysoko ponad drzewami. Latarnia umiejscowiona na szczycie dzwonnicy rozświetlała ciemną i mroczną okolicę, porośniętą gęstą roślinnością. Proszę za mną, pokażę pokój, powiedział Stefan, wyciągając z bagażnika torbę. Przeszli do baraku umiejscowionego w zachodnim skrzydle parafii. Mimo że okolica była piękna, Wiktor nie mógł przywyknąć do ciszy kłującej w uszy i ciemności działającej na wyobraźnię niczym historia o duchach opowiadana w nocy przy ognisku. Przyzwyczajony był do cywilizacji, tłumu ludzi i świateł wielkiego miasta. Wszędobylska natura zaglądająca do każdego okna wywoływała w nim niepokój i poczucie zagrożenia. Spojrzał w niebo. Pomiędzy burzowymi chmurami jaśniała tarcza księżyca w pełni. Jego blade światło rzucało nienaturalnie wyglądające cienie o ostrych, wyrazistych konturach.
Nie przeszkadza wam ten mrok? Wiktor podążał za Stefanem, niosącym bagaż. Ach, to kwestia przyzwyczajenia. Mamy w planach doświetlenie okolic parafii. Jednak brak na to środków. To piękne tereny, nieprawdaż? Zapytał Nafta, jakby wcale nie spodziewał się usłyszeć odpowiedzi. Otworzył drzwi baraku i wprowadził biskupa do długiego korytarza prowadzącego do tylnej części budynku. Wolański poczuł zapach stęchlizny. Uderzyła go fala wilgoci, wskazująca, że grzyby i pleśnie mają się w tym miejscu nad wyraz dobrze. Znacznie gorsze jednak było dziwne uczucie, które zawładnęło ciałem biskupa. W powietrzu czaiło się coś obcego, niewyczuwalnego zmysłami. Biskup wyciągnął z kieszeni różaniec i obwinąwszy go wokół dłoni, zacisnął mocniej pięść. Szli przez chwilę mrocznym korytarzem oświetlanym kilkoma brudnymi żarówkami, aby dotrzeć do drzwi. Nafta włożył klucz do zamka i przekręcił. Skrzydło otworzyło się z zawodzeniem umierającego i duchowni ujrzeli ascetycznie urządzone pomieszczenie z łóżkiem, modlitewnikiem i dębowym, inkrustowanym biurkiem. Nie za skromnie? Nie. Bardzo dobrze. Sprzyja modlitwie i zadumie. Proszę się odświeżyć i wypocząć. Łazienki są w korytarzu. Ja mieszkam w pokoju numer 13. Na wypadek, gdyby biskup czegokolwiek potrzebował. Dziękuję. Chciałbym teraz zostać sam. Oczywiście. Zaczynamy dzień o 3:30 rano, modlitwą w kaplicy. Śniadanie jest o 4:00. Proszę się nie dziwić. Światło reguluje u nas cykl życia. Zasypiamy wraz z nadejściem zmroku, a budzimy się ze świtem. Pozwolę sobie jutro zapukać i wszystko pokażę. Miłej nocy. Dobranoc. I Bóg zapłać. Wolański stał zdezorientowany, wyczekując, aż proboszcz zamknie drzwi. Wreszcie usiadł na łóżku, westchnął głęboko i mocniej ścisnął różaniec. Już dawno nie czuł się tak dziwnie i obco. Wszechogarniające poczucie bezradności wlało się w każdą, najmniejszą komórkę ciała, wypełniając ją aż po brzegi. Panie mój, daj mi siłę. Zbierało się na burzę. Okolice spowiła ciemność. Pierwsze krople letniego deszczu uderzały o blaszany dach baraku, potęgując wrażenie melancholii. Wolański próbował wziąć prysznic, jednak lodowata woda skutecznie odwiodła go od tego pomysłu. Przemył tylko twarz i ręce. Rozebrał się i próbował zasnąć. Cichą modlitwą walczył z uczuciem strachu i przygnębienia, jakiego nie czuł od bardzo dawna. Nakryty kołdrą przypominał sześciolatka strwożonego potworami lęgnącymi się w szafie. Powtarzał sobie, że jest wojownikiem Pana, który uchroni go zarówno od ludzkiego, jak i diabelskiego zła. Przypomniał sobie czasy wojny, kiedy biegał pod ostrzałem kul okupanta, aby udzielić ostatniego namaszczenia umierającym żołnierzom. Tamten strach był jednak świadomy, oswajalny. Dało się zlokalizować jego źródło. Przerażenie nieznanego pochodzenia paraliżuje dużo mocniej, nie pozwalając rozsądnie myśleć. Światło żarówki, której z obawy przed ciemnością Wiktor nie wyłączał, momentami zanikało. Jakby prąd był w tym miejscu niechcianym gościem. Myśli kłębiące się w głowie nie pozwalały zmrużyć oka. Obcowanie z siłami nieczystymi, demonami opętanymi nie było dla Wolańskiego niczym nowym. Dlaczego tym razem czuł, że sytuacja go przerasta? Może to wiek robił swoje. A może poczucie, że oto wróciło się na ojczystą ziemię, aby samotnie walczyć ze złem,
zatrważającym całe środowisko Stolicy Apostolskiej. Burza się nasilała. Wiatr grał na liściach rzewne pieśni, konary drzew uginały się, bijąc ziemi pokłony. Mimo bladego światła żarówki w pokoju panował półmrok. Niewielkie okienko znajdujące się pod sufitem patrzyło na Wolańskiego czarnym, kwadratowym okiem. Duchowny leżał i rozmyślał, próbując odgonić paraliżujący strach. Co chwilę spoglądał w ciemny lufcik, z którego dobiegały odgłosy burzy i piorunów uderzających kilka kilometrów dalej. Nagle ogarnęło go dziwne uczucie zmęczenia, jakby ktoś rozpylił w pomieszczeniu gaz nasenny. Ciężkie powieki przymykały się, a ciało domagało odpoczynku po dniu pełnym wrażeń. Tak długo na ciebie czekałem. Wilgotne powietrze wypełnił ledwie słyszalny, niski głos, który niósł się po sali niczym echo. Piorun uderzył w pobliskie drzewa. Biskup wyrwał się ze snu. Stanął na równe nogi i niczym łowna zwierzyna obawiająca się drapieżnika nasłuchiwał odgłosów dobiegających z zewnątrz. Jest tu kto? Wolański spojrzał na ręce, które trzęsły się niczym u alkoholika na odwyku. Kropelka potu spłynęła po karku. Odpowiedział mu tylko szum wiatru i deszcz, który z coraz większą siłą uderzał o blaszany daszek baraku. Duchowny obszedł pokój. Zajrzał pod stół i łóżko, marząc, że zaraz znajdzie jakieś zwierzę lub osobę, dzięki czemu będzie można zracjonalizować wydarzenia dziejące się dookoła. Stwierdziwszy, że nikogo tam nie ma, podszedł do okna i spojrzał w ciemność, jakby próbował w ten sposób stawić wyzwanie nieznanym siłom. Błysk pioruna uderzającego w pobliskie drzewa rozświetlił niebo. Chwilę później nastąpił trzask, przeszywający powietrze. Błysnęła żarówka i zapanowała ciemność. Na Boga! Co się tu dzieje? Po omacku ubrał się i wyszedł na korytarz, na którym krzątali się obudzeni mieszkańcy baraku. Jednym z nich był wysoki i postawny kapłan trzymający świece. Wywaliło korki! Trzeba to sprawdzić! Krzyczał do innego z księży. W bladej łunie świecy Wiktor dostrzegł haczykowaty nos i zarost zdobiący twarz duchownego. Podszedł do niego i się przedstawił. Wiktor Wolański. O, wasza ekscelencja. Tomasz Zalewski. Kapłan poczuł się skrępowany widokiem niecodziennego gościa z Watykanu. Starając się zachować etykietę, ukląkł i ucałował pierścień biskupa. Nie trzeba, synu. Często u was takie burze? Zdarza się. O! Jest już światło. Czyli widzimy się rano. Jasne. Zanim Wolański zdążył się zorientować, stał w baraku zupełnie sam. Postanowił zrobić to samo, co wszyscy. Wrócił do pokoju i zamknął za sobą drzwi. Ponownie próbował zasnąć. Jednak batalia myśli rozgrywająca się w głowie nie dawała spokoju. Spojrzał na zegarek i stwierdził, że dobiega godzina 23:30. Burza na zewnątrz ani myślała ustąpić. Przez kolejne pół godziny Wolański z uporem walczył o sen. I kiedy sądził już, że ten wyczekiwany przyjaciel zmęczonych wreszcie nadejdzie, po raz kolejny usłyszał szept. Tak długo czekałem. Wstał poirytowany. Zacisnął pięści i zagryzł wargi z mocnym postanowieniem, że albo zmierzy się z nową sytuacją, albo postrada zmysły,
czekając biernie, aż strach zapanuje nad nim do reszty. Do zniszczonej skórzanej torby, służącej mu wiernie od lat, schował krucyfiks, srebrny medalik z wizerunkiem Matki Boskiej, różaniec, święconą wodę i gromnicę. Nie zabrakło również Biblii i oficjalnego skryptu wydanego przez Stolicę Apostolską dla duchownych odprawiających egzorcyzmy. Wychodząc z pokoju, przypomniał sobie o szpulowym magnetofonie, na którym Arazzi polecił nagrywać przebieg spotkań z Tadeuszem Borowym. Ubrał się, założył płaszcz i ruszył wzdłuż ciemnego korytarza do pokoju numer 13. Wszyscy mieszkańcy baraku pogrążeni byli we śnie. Gdzieś z głębi korytarza dobiegły Wiktora odgłosy rozmowy, zagłuszane kroplami deszczu uderzającymi o blaszany dach. W świetle żarówki rozpoznał drzwi z wymalowanym żółtą farbą numerem 13. Już miał zapukać, kiedy drewniane skrzydło otworzyło się i z wnętrza wybiegła podenerwowana młoda zakonnica. Biskup ledwie uniknął zderzenia. Nie masz prawa! Co ty możesz wiedzieć? Krzyczała podniesionym głosem. Zmierzyła Wiktora zawiedzionym spojrzeniem i uciekła w głąb korytarza. Jeszcze zobaczymy. Wiktor rozpoznał głos proboszcza Nafty. Stefan wzdrygnął się na widok biskupa stojącego w progu. Proszę wejść. Czemu zawdzięczam tak późną wizytę? Czyżby burza utrudniała zasypianie? Mam do proboszcza prośbę. Czy mógłbym zobaczyć Tadeusza Borowego? To nie powinno zająć wiele czasu. Bardzo mi na tym zależy. Skoro tak, muszę tylko zabrać klucze. Piekielna burza. Już dawno takiej nie widziałem. Dodał, otwierając blaszane pudełko zawieszone na ścianie. Oślepiające i ogłuszające pioruny uderzały z wielką siłą. Chroniąc się przed deszczem i napierającym wiatrem, księża dotarli do kościoła, który zdawał się jakby oazą spokoju. Biskup zmierzył wzrokiem oświetlany blaskiem świec zdobiony ołtarz, przedstawiający w niebo wstąpienie pańskie. Przeszli wzdłuż wschodniej części kościoła i udali się na zakrystię. Proboszcz odsłonił niewielką kotarę i otworzył schowane za nią drzwi prowadzące do podziemia. Tajne pomieszczenie? Przechowujemy tu wino i żywność. Podczas wojny piwnice te służyły za schrony przeciwlotnicze. Zeszli po szerokich schodach, aż znaleźli się w korytarzu z cegieł oświetlanym tylko słabymi żarówkami. Serce Wolańskiego biło coraz mocniej. Czuł, jak z każdym krokiem zbliża się do nieznanego, którego tak bardzo się obawiał. Po kilkunastu sekundach dotarli do masywnych, stalowych wrót. Proboszcz sięgnął do kieszeni. Grzebał coś przez chwilę, aby wyciągnąć pęk kluczy. Odnalazł jeden z nich i wetknął do zamka. Przekręcił. Wejście stanęło otworem. Z wnętrza pomieszczenia uderzyło stęchłe powietrze i odór niemytego ciała. Stefan włączył światło i ujrzał wątłego mężczyznę leżącego na łóżku, jakie widział kiedyś w zakładzie psychiatrycznym. Mocne, skórzane obejmy krępowały nogi i ręce Borowego, uniemożliwiając poruszanie się. Skołtunione długie włosy, kilkudniowy zarost i zapadnięte policzki, na których dawało się dostrzec zarówno zabliźnione szramy, jak i nowe rany, wyglądające jakby mężczyzna dopiero co stoczył morderczą walkę z drapieżnym kotem. W głębi komnaty Wiktor zobaczył drewniane drzwi. Na lewej ścianie na stojakach leżakowały trzy sosnowe beczki. Tuż nad sufitem na przedniej ścianie widniało małe, brudne okienko z kratami. Duchowni weszli do środka pomieszczenia.
Podłoga z desek trzeszczała przy każdym kroku, sprawiając wrażenie, jakby miała się za chwilę rozpaść i otworzyć piekielne czeluści znajdujące się w podziemiach. Nagle żarówka kilkukrotnie zamigotała, po czym zgasła, pogrążając piwniczną komnatę w ciemnościach. Biskup zacisnął pięści i zagryzł wargi, czując lodowate ukłucie w okolicach serca. Krew w żyłach i tętnicach pompowana pod ogromnym ciśnieniem uderzyła do głowy, budząc uporczywy ból w skroniach. Wolański poczuł, że jego stare ciało wystawione zostało na ogromną próbę. Mózg, nie mogący odebrać żadnych wrażeń wzrokowych, zaczął wytwarzać imaginację. Wątły mężczyzna uwalnia się z pęd. Wstaje z łóżka i rzuca się na duchownych, wbijając zepsute zęby w tętnicę szyjną. Chłepczy łapczywie krew i pożywia się ludzkim mięsem, niczym głodne, dzikie zwierzę. Często nie ma prądu, stwierdził Stefan, zapalając zapałkę. Jeszcze ta piekielna burza. Proboszcz podszedł do zawieszonej na haku lampy naftowej i zapalił knot. Pomieszczenie wypełniło się bladym światłem. Nie wiem, czy to najlepsza pora na spotkanie z Borowym. Czy jest niebezpieczny? Raczej nie. To zależy od dnia. Chciałbym go tylko obejrzeć. Chłopi ze wsi pomogli nam go tutaj znieść. Z pobliskiego szpitala pożyczyliśmy łóżko medyczne. Dostaje jedzenie dwa razy dziennie. Mycie go i golenie też nie jest łatwe. Właśnie widzę. Wolański położył torbę na ziemi i wyciągnął solidny, drewniany krzyż. Nalał do gromnicy święconej wody. Modląc się na głos, zbliżył do Tadeusza na odległość metra. Ciało leżącego sprawiało wrażenie martwego. Trudno było dostrzec choćby poruszającą się klatkę piersiową. Na zewnątrz burza osiągnęła kulminacyjne stadium. Pioruny biły z ogromną częstotliwością, a szalejąca wichura i zacinający deszcz uginał drzewa, łamiąc te mniej wytrzymałe. W podziemiach piwnicy odgłosy z zewnątrz zdawały się nieco przytłumione. Wiktor przyglądał się opętanemu, zastanawiając się, czy leżący człowiek nie jest po prostu chory, a cała otoczka, którą zrobiono wokół niego, jest tylko mocno nadmuchanym balonem. Wystarczy przyłożyć szpilkę. Wszystko pęknie i świat wróci do dawnej, nudnej stabilizacji. Siły, których nie da się objąć ludzkim pojmowaniem, lepiej pozostawić w swych mrocznych jaskiniach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, kontynuował biskup, skrapiając Tadeusza wodą z gromnicy. W drugiej ręce trzymał wyciągnięty przed siebie krzyż. Obok stał proboszcz, trzymający lampę naftową. Spoglądał z przerażeniem na ciało Tadeusza Borowego, jakby wyczekując, że ubezwłasnowolniony człowiek zaraz zerwie się z pęd. Nagle, ku zaskoczeniu duchownych, leżący mężczyzna uniósł głowę. Usta rozwarły się i z gardła dobył się stłumiony krzyk. Księża cofnęli się, jakby obawiając, że skórzane pasy, którymi związany był Borowy, nie wytrzymają. Wrzask opętanego trwał przez kilka sekund, aby stopniowo przeobrazić się w rodzaj bulgotu. Na wykrzywionej twarzy lśniły szkarłatem krwawe szramy. Zgniły oddech zepsutych zębów zatruł powietrze. Wolański nie przestawał się modlić. Patrzył w ciemne oczy wieśniaka, jakby próbował zajrzeć w głąb jego umysłu. Borowy położył głowę na poduszce i wymamrotał ze złością. Dlaczego nie dajecie mi spać? Kim jesteś, demonie?
Wiktor wyciągnął przed siebie krucyfiks, jakby trzymał tarczę mogącą uchronić przed ciosami napastnika. A co ci do tego? Tadeusz uniósł głowę i splunął na ziemię gęstą wydzieliną. Wolański rozpoczął kolejną modlitwę, zraszając borowego co jakiś czas święconą wodą. Czy musisz tak wymachiwać tym przedmiotem? Nie wystarczy, że na zewnątrz leje, jakby stwórca przeziębił sobie pęcherz? Wysłuchaj moich słów. Ukosz się przed święconą wodą i znakiem krzyża. Wszystkie te przedmioty, którymi się posługujesz, nic dla mnie nie znaczą. Kto w ogóle kazał wam ich używać? To boskie symbole, zabobony. Świątynie, kadzidło, święce, ofiary, woda święcona, święta, procesje, błogosławienie pól, szaty, kapłańskie rzeźby, obrazy. Mam wymieniać dalej? Każda z tych rzeczy wywodzi się z tradycji pogańskich. Nie ma o nich słowa w Biblii. Zresztą, tę księgę także zmieniliście. Dzisiaj przypomina ona bełkot szaleńca. Nawet boskich słów nie umiecie uszanować. Bluźnisz, demonie! Odpowiedz mi, kim jesteś! Jeśli chcesz, możemy jutro o tym porozmawiać. Teraz jestem zmęczony. Ojczulkowie nie zapewniają mi tu wygód, a teraz jeszcze wy nie dajecie mi spać. Tadeusz zamknął oczy i nie zwracając uwagi na duchownych, po prostu zasnął. Wolański modlił się jeszcze przez kilka minut, trzymając w drżącej ręce krzyż. Co jakiś czas zraszał pomieszczenie święconą wodą. Widząc, że litania nie wywiera na śpiącym mężczyźnie żadnego wrażenia, duchowni ostatecznie opuścili pomieszczenie. Czy to jest jego zwykłe zachowanie? Dzisiaj i tak jest bardzo dobrze. Bywają dni, kiedy jest nieobliczalny, zupełnie dziki. Na pierwszy rzut oka nie wygląda jak opętany, ale być może to tylko pozory. Chciałbym z nim jutro dłużej porozmawiać. Możemy zacząć od rana. Czy jest w parafii telefon? Tak. Na zakrystii, w zamkniętym pokoju kancelaryjnym. Będzie można z niego skorzystać? Chciałbym zadzwonić do Watykanu. Z tym może być różnie. Trzeba będzie wcześniej zamówić rozmowę międzypaństwową, ale sądzę, że powinno się udać. Dzień otworzył zaspane oczy. Czarne, burzowe chmury ustąpiły miejsca słońcu, które nieśmiało wyglądało zza widnokręgu. Las mieniący się ferią barw zieleni nie wydawał się już tak ponury i złowrogi. Sprawiał wrażenie przyjaznego. Wolański i Nafta wraz z innymi duchownymi jedli śniadanie, rozmawiając o nocnych wydarzeniach. Ile osób zamieszkuje na stałe parafię? 5 księży i 4 zakonnice. A ilu macie parafian? W promieniu kilkunastu kilometrów podlega nam dokładnie 16 wsi. Żyją tu prości ludzie, głównie rolnicy. Będzie tego w sumie coś koło 7 000 osób. Chciałbym się przejść po okolicznych wioskach. Chodzenie samotnie po lesie może nie być bezpieczne. A dlaczego? Kilka osób w zeszłym roku zginęło po spotkaniu z leśną zwierzyną. Żyją tu niedźwiedzie, dziki, łosie i kto wie co jeszcze. W razie czego służę moją wołgą. Tak jest bezpieczniej. Proszę się nie martwić. Wychowałem się w tych rejonach. Dam sobie radę. Oczywiście. Czy mógłbym porozmawiać z księżmi i siostrami zamieszkującymi parafię? A w jakim celu, jeśli można wiedzieć? Chciałbym zapytać ich o kilka spraw. Kilka spraw? Czegoś się ksiądz obawia? Nie. Lubię tylko wiedzieć, co dzieje się w mojej parafii. Skoro nie ma proboszcz niczego do ukrycia, to po co te nerwy?
A jaki plan na dziś? Zanim pójdziemy do Tadeusza Borowego, chciałbym najpierw porozmawiać z byłym proboszczem. Poznaliśmy się dzisiaj rano, podczas porannej modlitwy. Aha, i jeszcze jedno. Chciałbym skorzystać z telefonu i porozmawiać z przełożonymi w Watykanie. Dobrze, po śniadaniu zamówię rozmowę. Kancelaria parafialna była jasnym pomieszczeniem, z dwoma dębowymi biurkami i kilkoma krzesłami. Wolański usiadł w fotelu. Wziął do ręki słuchawkę i rozpoczął rozmowę z Watykanem. Przekazał Stefano Araciemu krótką relację z dotychczasowego pobytu we wsi Giłujsze. Podzielił się również wątpliwościami, jakie posiada wobec prostego chłopa, który zdaniem centrali apostolskiej był tak wielkim zagrożeniem dla Kościoła katolickiego. Arcybiskup zignorował uwagi Wiktora i nakazał kontynuowanie śledztwa. Po rozmowie Wiktor odwiedził Anatola Muchę, emerytowanego proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Maleńki pokoik na poddaszu mieścił łóżko, biurko i drewnianą, dwuskrzydłową szafę. Wielki to dla nas zaszczyt gościć biskupa z Watykanu. Prawdę mówiąc, ta podróż była dla mnie równie wielkim zaskoczeniem. Czy Tadeusz Borowy jest aż tak wyjątkowy, że sam papież się nim zainteresował? Jestem u was, aby zbadać tę sprawę. Bez wątpienia to bardzo ciekawy przypadek, ale nie w tym celu przyszedłem do proboszcza. A w jakim celu? Jakim proboszczem jest Stefan Nafta? Czy mam być szczery? Czasy nie sprzyjają głoszeniu prawdy. Jestem tu z papieskiego polecenia. Przed Najwyższym nie ma żadnych tajemnic. A co mi tam? Stary już jestem, niewiele mogą mi zrobić. Proszę spojrzeć na Stefana. Czy tak wygląda duchowny niosący Słowo Boże wśród ludzi? Przecież to figurant. Po wojnie partia przydzieliła go do naszej parafii. Niedługo później został proboszczem. Władze gminy i kościoła widziały w nim mojego godnego następcę. Rozumiem. Czy nie będzie nie taktem, jeśli zapytam, w którym roku wasza ekscelencja miała święcenia, biskupie? Święcił mnie jeszcze Pius XI, niedługo przed śmiercią, w 39 roku. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A jakie to ma znaczenie? Byłem tylko ciekawy. Jakie relacje łączą Stefana Naftę z siostrą Petronellą? Krążą plotki. Jednak myślę, że i tak powiedziałem już zbyt wiele. Najlepiej, jeśli zapyta ekscelencja siostrę Petronellę. Ja muszę iść na poranną mszę. Spowiadam wiernych. Emerytura nie zwalnia z boskiej posługi. Dziękuję za poświęcony mi czas. Nie ma za co. Przyjemnie się z ekscelencją rozmawiało. Nieczęsto zdarzają się u nas wizyty gościa z Watykanu. Prawdę powiedziawszy, to pierwszy raz. Chętnie posłuchałbym, co słychać w stolicy apostolskiej. Będę tu jeszcze jakiś czas. Na pewno znajdziemy chwilę, aby porozmawiać. Wiktor, wychodząc od emerytowanego proboszcza, miał mieszane uczucia. Nie dość, że nie wyjaśnił dręczących go wątpliwości, to nabył jeszcze dodatkowych. Z jakiego powodu skromny proboszcz ze wsi Giłujsze miałby otrzymywać listy od stolicy apostolskiej? W szafie Muchy znajdowało się przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście pism z papieską pieczęcią. Tego typu korespondencje wysyła się tylko w najważniejszych sprawach,
mających fundamentalny wpływ na życie Watykanu. Zapowiadał się ciężki dzień. Wiktor wraz ze Stefanem Naftą i młodym wikariuszem Tomaszem Zalewskim, którego poznał pierwszej burzowej nocy w baraku, udali się do kościelnej piwnicy. Wolański uruchomił magnetofon, na którym zgodnie z wytycznymi nagrywał przebieg spotkań z opętanym. Czasem chodzi mą ulicą. Malutki bękart jak on, bez matki, ponury. Wyczekuje okazji na gniew. Niech Duch Święty zstąpi w to miejsce przez lud. W glorii chwały poniesie jego imię. Mastema, Siegel, anioły domu. Cieszcie się, nadchodzi Pan Świata. Kim jesteś, demonie? Nagle Borowy nieoczekiwanie złapał biskupa za nadgarstek, wbijając w niego brudne, długie paznokcie. Wiktor, zupełnie się nie broniąc, patrzył niczym zahipnotyzowany, jak mała stróżka krwi z jego ręki kapie na podłogę. Przerażony proboszcz Nafta złapał Wolańskiego za ramię i pociągnął do tyłu, wydzierając z uścisku Tadeusza. Borowy uniósł głowę i rozpoczął tyradę zdań. Hekatomne simis, impares nasimur, pares morimur. Wiktor zerwał się na równe nogi. Sięgnął do torby i grzebał w niej chwilę, aby wyciągnąć plaster. Zakleił krwawiącą ranę na nadgarstku i wyciągnął kolejne atrybuty duchownego. Biblię i stułę. Raz jeszcze pytam, kim jesteś? Jam jest Bóg twój. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Luźnisz! Wiktor otworzył Biblię i rozpoczął czytanie wersów Ewangelii według świętego Marka. Do biskupa od razu przyłączył się Stefan Nafta. Nie będziesz czcić obrazów, relikwii, przedmiotów, ani modlić się przed nimi. Kapłani dokończyli modlitwę o wstawiennictwo boskie opętanej duszy. Borowy ze znudzoną miną zaprzestał recytowania kolejnych sentencji. Leżał tylko, wpatrując się nieobecnymi oczami w sufit, jakby chciał przestudiować wszystkie jego pęknięcia i nierówności. Darujcie sobie. Wasze modlitwy nie mogą być wysłuchane. Porozmawiajmy chwilę, bo zaczyna mnie to nudzić. Jak ci na imię, demonie? Jeśli odpowiem, to obiecaj mi, że porozmawiamy. Jakie jest twoje imię? Jestem Belzebub. Pani Twardowskiej nie czytałeś? Opuść ciało tego śmiertelnika. Chlepanie po raz setny tych samych regułek mogłoby zmarłego obudzić. Na pewno nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tego słuchał. Czy nie mówił Chrystus, aby modlić się zwykłymi słowami? Ja, sługa Pana, nakazuję ci opuścić ciało Tadeusza Borowego. Kto dał ci prawo, żeby mienić się sługą Bożym? Czym różnisz się choćby ode mnie? Jestem wysłannikiem papieża i Kościoła katolickiego. Apostołowie Chrystusa w grobie się przewracają, słysząc, jak Kościół podzielił ludzi na duchownych i laików. To jest twój Kościół, Wiktorze. Nieboski. Zamilknij i posłuchaj moich słów. Opuść ciało tego człowieka, rozkazuje ci demonie. Nudzisz mnie. Kończmy tę szopkę, ojczulku. Zmęczeni i zrezygnowani duchowni usiedli na ławie w zakrystii, gdzie księża zwykle przygotowywali się do odprawiania mszy. Co ekscelencja o tym sądzi? Nie będzie łatwo. Wypędzenie demona w sposób tradycyjny nie przyniesie oczekiwanego efektu. Nie działają na niego ani wersy z Biblii, ani święte przedmioty jak krzyż czy woda święcona. Musimy podjąć z nim dyskusję. Dowiedzieć się, jakie ma słabe punkty. Uderzyć w miękkie podbrzusze. O czym biskup chce z nim rozmawiać? Musimy dowiedzieć się, jaka siła zawładnęła ciałem Borowego i kto przemawia jego ustami.
Potem będziemy mogli opracować strategię wypędzania demona. Czy on mówił prawdę? Co ksiądz ma na myśli? Te słowa, że duchowieństwo, Kościół, Biblia to wytwór człowieka. Kościół jest nieomylny. I wszystkie jego dekrety również. Czyżbyś wątpił, bracie? Nie uczono nas o tym w seminarium duchownym. Kościół przez niemal 2000 lat przeszedł długą drogę. Jednak to, co prezentuje obecnie, jest na pewno bliższe Bogu niż 20 wieków temu. Przygotujmy się lepiej na rozmowę z Borowym. Na pytania przyjdzie czas później. Wikariusz Zalewski chciał coś powiedzieć. Ostatecznie jednak zamilknął. Czy coś cię trapi? Mogę z nim porozmawiać? Ale dlaczego chcesz tam iść? Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Poza tym chciałbym to potraktować jako próbę wiary. Dobrze. Pod warunkiem jednak, że pójdziecie tam razem. Nagrywajcie całą sesję na magnetofon, który został w piwnicy. Gdyby coś się działo, natychmiast mnie wezwijcie. Pamiętajcie, że demon wykorzysta każdą waszą słabość. Nie dajcie mu się sprowokować. Ja pójdę zamówić rozmowę z Watykanem. Muszę skonsultować się z przełożonymi co do dalszego przebiegu egzorcyzmów. Wikariusz Tomasz Zalewski ucałował mały krzyżyk zawieszony na końcu różańca i wraz z proboszczem Stefanem Naftą udali się do podziemi kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Tadeusz Borowy, wsparty na łokciach, rozglądał się po pomieszczeniu. Dwójka duchownych weszła do piwnicznego pokoju i rozpoczęła odmawianie różańca. Synu, wmówiono ci potęgę tego przedmiotu, ale nie masz nawet pojęcia, że tak naprawdę modlisz się do bogini Kali. Nie rozumiem. Kościół 1000 lat temu przejął różaniec od pogan, którzy modlili się w ten sposób do Królowej Niebios. Klepali oni w kółko te same nudne banały. Czy nie powiedział Bóg, modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani? Cytujesz Biblię? Nie znam tych fragmentów. Biedny niewolniku kościoła, oczywiście, że ich nie czytałeś. Uwierzyłeś w Biblię, którą dostałeś od ludzi. Nie pytałeś nigdy o boską Biblię, księgę natchnioną. Nawet się nad tym nie zastanawiałeś. Czytujesz codziennie kłamstwa wymieszane z prawdą, wierząc jednocześnie, że obcujesz z boskimi słowami. Biblia została tak zmieniona i wypaczona przez setki lat, że zupełnie nie przypomina boskiej księgi. Tego cytatu też zapewne nie znasz. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. Żal mi ciebie. Nie będziemy tego słuchać. To apokryfy odrzucone przez Kościół katolicki. Szatan przez ciebie przemawia. Zakłamujesz prawdę. Zmierz się z watykańską mądrością i wiedzą. A czymże jest ten Watykan? Czy wątpisz w sukcesję apostolską? W biskupa Rzymu, następcę Piotra? Nie rozśmieszaj mnie. Mówisz o tych marnych, historycznych postaciach, które sprzedawały swoje urzędy, rzucały na siebie ekskomunikę, tworzyły schizmy, gardziły tym waszym kościołem. Twoje argumenty są prymitywne. Nie próbuj niczego udowadniać, bo sam powinieneś najlepiej wiedzieć, jak było. Kościół popełniał błędy, ale to tylko ludzie. Zaprzeczasz sam sobie. Jakakolwiek rozmowa na argumenty z góry skazana jest na niepowodzenie. Wasz kościół, wydając dogmat z 1870 roku o nieomylności papieża, odciął się od jakiejkolwiek dyskusji. Nie chcę słuchać innych, którzy głoszą tezy sprzeczne z religią katolicką.
Tak zachowuje się tylko ktoś, kto jest niedouczony i boi się rzeczowej dyskusji. Wasz kolega z Watykanu zapewne powiedziałby wam o tym wszystkim, ale nawet nie chciał zaszczycić nas swoją obecnością. Musi się zapytać zwierzchników, co ma ze mną począć. Oto obraz kościoła na ziemi. A o czym niby biskup Wolański nam nie powiedział? Mógłbym podać wam wiele przykładów, w których kościół katolicki przekłamał rozumienie boskich słów. Biblioteka Watykańska jest tego pełna. A jakie to przykłady? Rok 1079. Papież Grzegorz VII wprowadza celibat, który przedtem obowiązywał tylko zakonników. Duchowni mieli żony i dzieci? Oczywiście. Apostołowie byli żonaci. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny. Mąż jednej żony. Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości. To była dobra decyzja Kościoła. Dzięki niej duchowni mają czyste myśli. Walka z ludzką, a zatem również i boską naturą, skazana jest na niepowodzenie. Z tego powodu wśród kleru szerzy się homoseksualizm czy pedofilia. Ale tobie chyba nie muszę tego tłumaczyć. Jak smakuje zakonnica? Zamilcz! Rok 1190. Kościół sprzedaje odpusty za grzechy. To sposób na podreperowanie budżetu. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie będziemy tego łaską. Słuchać. Zbawienie jest owocem doskonałej ofiary Jezusa, do której nie można dodać niczego. Można ją tylko przyjąć lub odrzucić. Gdybyśmy mogli zbawić się od grzechów sami, Chrystus nie musiałby przychodzić, aby za nas umierać. Rok 381. Obowiązuje dwójca święta ustanowiona przez cesarza Konstantyna na Soborze Nicejskim. Cesarz Teodozjusz dołącza trzecią osobę boską, Ducha Świętego. Proponuje ustanowić czwartą osobę boską, albo może nawet piątą. Przecież razem będzie im raźniej. Wraz z rokiem 330 wprowadzony zostaje zwyczaj czczenia zmarłych. Nie muszę chyba przypominać, od kogo został zapożyczony. Rok 360 dał nową ciekawostkę związaną z czczeniem aniołów. Bóg w niebie ze śmiechu nie może się pozbierać. W 539 roku w Macon biskupi głosowali o tym, czy kobieta ma duszę. O mały włos przegłosowaliby, że kobieta równa jest koniowi albo psu. Rok 539 wprowadzono czyściec, aby podreperować nadszarpnięty budżet kościelny. Rok 715 pojawiły się modlitwy do Marii Panny i do świętych. Rok 726 zaczęto czcić obrazy, jak również usunięto drugie przykazanie Boże. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Przestań! I tak nie słuchamy tego, co mówisz. Ustanowiono, że zwierzęta nie mają duszy, a przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas. Wprowadzono spowiedź na ucho, aby mieć kontrolę nad wiernymi. Chodź, Stefanie, powiedz mi o swoich grzeszkach. Ty, Tomaszu, również masz co nieco na sumieniu. Przestań i opuść ciało tego śmiertelnika! Rozkazuję ci! Ustalono, że tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego. Podzielono dziesiąte przykazanie na dwa. Głupio by było, aby po usunięciu drugiego zostało tylko dziewięć. Nagle na twarzy Tadeusza pojawił się grymas bólu. Jakaś wewnętrzna siła próbowała rozerwać jego policzki, oczy i usta. Krw
krwawe szaramy zaczęły pulsować, jakby zostały obdarzone własnym życiem. Deski w podłodze skrzypiały, wydając dźwięki orkiestry smyczkowej przygotowującej się do koncertu. Usta Stefana rozwarły się szeroko, a z gardła dobyły się odgłosy dobiegające jakby z głębokiej studni. Patrzcie, co bajka o Jezusie Chrystusie dla nas zrobiła. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy w żaden błąd nie popadnie. Dictatus papae. Kościół rzymskokatolicki przelał więcej niewinnej krwi niż jakakolwiek inna instytucja. Nie wyrwie się. Nie ma szans. To świńska skóra. Prędzej połamie sobie ręce i nogi, niż zdała się wyswobodzić. Może powinniśmy stąd wyjść? W razie problemów mieliśmy zawołać biskupa Wolańskiego. Tak. Chodźmy na górę. Dwójka kapłanów zabrała magnetofon szpulowy i chwiejnym krokiem ruszyła w stronę drzwi. Zamknięte! Każdy człowiek na odpowiednio wysokim poziomie duchowego rozwoju dochodzi zawsze do tych samych wniosków. Nafta z furią wymalowaną na twarzy po raz kolejny złapał za klamkę i szarpnął mocno. Tym razem drzwi puściły. W progu pojawił się Wiktor Wolański. Co tu się dzieje? Boro wycytuje słowa papieża, Biblię. Jednak wszystko jakby przeinaczone. Nie mogliśmy się wydostać. Chodźmy stąd. Czuję, że zaraz wydarzy się tu coś złego. Ruszyli na górę. Nafta z Zalewskim z trudem łapali oddech. Wielkie siły drzemią w tym prostym człowieku. Skończmy na dzisiaj. Muszę opracować dalszy plan działania. Zapadł wieczór. W parafii kończyła się krzątanina dnia codziennego. Tylko światła palące się w nielicznych oknach sugerowały, że nie wszyscy jeszcze spali. Wiktor wyszedł z pokoju i ruszył ciemnym korytarzem do pomieszczenia zamieszkiwanego przez wikariusza. Zapukał. Chwileczkę. O, wasza ekscelencja. Przepraszam, że nachodzę. Czy mógłbym zadać księdzu kilka pytań? Oczywiście. Proszę, tutaj jest krzesło. Dziękuję. Przejdę zatem do rzeczy. Jak długo ksiądz urzęduje na tej parafii? Zaraz po seminarium trafiłem do Kalinowa, małej parafii kilkanaście kilometrów od Suwałk. Rok temu ordynariusz powołał mnie na wikarego w Giłujszach. I co ksiądz myśli o tej parafii? O ludziach, księżach. To ubogie tereny. Ludzie są biedni, choć życzliwi. Prawdę mówiąc, liczyłem, że po seminarium trafię do Warszawy albo innego dużego miasta. A co sądzi ksiądz o byłym proboszczu, Anatolu Muszce? To staruszek, raczej niegroźny. Ma swoje dziwactwa, do których zdążyliśmy przywyknąć. Prawdę jednak mówiąc, to nie znam tego człowieka. Odnoszę wrażenie, że izoluje się od pozostałych. A Stefan Nafta? Od prawie roku pomagam mu prowadzić parafię i nie mam mu nic do zarzucenia. Na pewno. Czy mogę zadać księdzu trudne pytanie? Oczywiście. Czy ksiądz ma powołanie? Czy nie wątpi w swoje apostolskie posłannictwo? Wikariusz poczuł się jak w potrzasku. Kręcił głową, szukając najlepszej odpowiedzi, aby nie skłamać, ani nie powiedzieć całej prawdy. Ostatecznie, najwyraźniej nie mogąc wymyślić niczego odpowiedniego, ukrył twarz w dłoniach i zamarł w bezruchu. Proszę powiedzieć, o co chodzi. Każdy z nas ma gorsze momenty. Może chce się ksiądz wyspowiadać? Chyba tracę wiarę. Pamiętam, że zawsze chciałem służyć Bogu. Byłem skłonny poświęcić Mu życie. Jednak to, co zobaczyłem w seminarium, a potem w parafiach, napawa mnie obrzydzeniem. Mów dalej, synu. Będąc jeszcze w Kalinowie, obserwowałem tamtejszego proboszcza, który zalecał się do młodych parafian i ministrantów.
Nie mogłem na to patrzeć. Dlatego poprosiłem o przeniesienie. Tutaj niby jest lepiej, ale... Stefan Nafta... Co z nim? Nie jest to wzór dobrego duszpasterza. Opowiedz mi o tym. Dlaczego ludzie mieniący się sługami Bożymi są tak obłudni? Kocham Boga, ale nie chcę żyć w kłamstwie wśród ludzi niegodnych noszenia kapłańskich szat. Dlatego coraz częściej nachodzą mnie myśli o porzuceniu kapłaństwa. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Kościół swoim zachowaniem zabija wiarę w młodych ludziach z powołaniem. Dlaczego ta cała machina działa w ten sposób? Proszę mi powiedzieć, co proboszcz Nafta ma na sumieniu. Słyszałem, że przeniesiono go do Giłujszy za romans z mężatką. Ma ksiądz na to jakieś dowody? Nie mam. Ale w każdej plotce jest ziarno prawdy. A siostra Petronella? O niej też ekscelencja słyszał? Byłem świadkiem dziwnej sceny. Czy Naftę łączy coś z Petronellą? Podobno mają się ku sobie. Albo mieli. Nie wiem. Proszę zapytać siostrę Petronellę. Nie mnie rozważać podobne dylematy. Proszę mówić dalej. Nie potrafię się pogodzić z tym, że Kościół katolicki wyrządził tyle zła. To, co mówił ten opętany Tadeusz Borowy, to wszystko jest prawda. Czuję to, choć nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Wiktor nie odpowiedział. Patrzył w roztrzęsionego wikariusza, zastanawiając się, jakie słowa przyniosłyby mu ukojenie. Dziękuję księdzu za rozmowę. Proszę przemyśleć swoje postępowanie, przeprowadzić rachunek sumienia i przyjść do mnie po spowiedź. Pragnę służyć Bogu, ale nie w ten sposób. Wiktor opuścił pokój wikariusza w nie najlepszym nastroju. W głowie dzwoniło mu tylko jedno zdanie. Źle się dzieje w państwie duńskim. Podczas porannego śniadania Wiktor obserwował siostry zakonne, które najpierw zajmowały się przygotowaniem kanapek i herbaty, potem same zasiadły w rogu jadalni, aby spożyć posiłek. Siostra Petronella zdawała się smutna i przybita. Snuła się niczym cień, nie chcąc zwracać niczyjej uwagi. Jadła w zamyśleniu. Nie rozmawiała z innymi siostrami czy księżmi. Jakby świat doczesny zupełnie jej nie interesował. Wolański po śniadaniu udał się na przechadzkę po lesie, chcąc w ten sposób znaleźć inspirację do dalszego śledztwa, jak również naładować akumulatory na nowy, ciężki dzień. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem chciał również odnaleźć dom rodzinny Borowych. Liczył, że dowie się czegoś więcej o życiu Tadeusza i przyczynach jego obecnych problemów. Idąc ścieżką zauważył, że na leśnej polanie stoi niewielka kapliczka. Coś za nią nagle się poruszyło. Fala strachu ogarnęła nogi, tułów, aby ostatecznie rozlać się w okolicach skroni. W pierwszym odruchu Wolański schował się za drzewo i obserwował dalszy rozwój sytuacji. Serce biło mocniej na wspomnienie ostrzeżenia, jakiego udzielił mu Stefan Nafta. Może to niedźwiedź albo dzika świnia poszukująca pożywienia. Ciężko będzie w moim wieku schować się na drzewie, nie mówiąc już o ucieczce, pomyślał biskup. Widząc Anatola muchę wyłaniającego się z dziury w ziemi, poczuł przypływ zadowolenia. Stary proboszcz rozejrzał się, po czym upewniwszy, że nikt go nie obserwuje, ruszył w stronę parafii. Stojący za drzewem Wiktor nie miał innego wyboru, jak się ujawnić. Dzień dobry. Piękny mamy poranek.
faktycznie. Piękne. Uwielbiam tu przebywać. Wydaje mi się, że dzięki tym lasom jeszcze żyję. Idę do wsi. Spróbuję odnaleźć rodzinę Borowych. Wie proboszcz, gdzie mogę znaleźć ich dom? To prości ludzie. Niczego się biskup od nich nie dowie. Pochodzę z tych terenów. Wieś jest dla mnie czymś naturalnym. To jak z tym domem Borowych? Pamięta proboszcz, gdzie mogę ich znaleźć? Stary już jestem. Skleroza mi doskwiera. Nie pamiętam. W takim razie zapytam ludzi we wsi. Do zobaczenia na wieczornej mszy. Tak, tak, tak. Do zobaczenia. Rzuciła na tol i jakby nieco przybity tym, co usłyszał, ruszył leśną ścieżką w stronę kościoła. Wolański, idąc do wsi, podziwiał piękno przyrody. Jednak jego myśli cały czas dryfowały w kierunku dziwnego zachowania Anatola Muchy. Co takiego proboszcz robił w lesie? Co ukrywał? Biskup postanowił, że w drodze powrotnej przyjrzy się dokładniej małej kapliczce stojącej w gęstwinie drzew. Okoliczne wioski miały w sobie sporo uroku. Chłopi rozpoczynali właśnie sianokosy. Stada bocianów, mających w tych okolicach swój raj na ziemi, zakładały gniazda albo szybowały dumnie po niebie, wypatrując żab i ryb. Biskup szedł polną drogą, wzbudzając w mieszkańcach okolicznych wiosek niemałą sensację. Pochwalony! Na wieki wieków! Gdzie znajdę dom państwa Borowych? Cała wioska żyje nieszczęściem Borowych. Może ekscelencja im pomoże. Tadek to był dobry i uczciwy chłop i taki religijny. A gdzie mieszkają jego rodzice? Łotam. Dziękuję. I szczęść Boże. Dom Borowych był drewniany, kryty strzechą. Po zagrodzie chodziły kury, grzebiąc w ziemi. Nieco dalej ujadał pies przypięty łańcuchem do budy zbitej pospiesznie z desek. Po środku stała murowana studnia. Szczupła kobieta wyciągała z wiklinowego kosza pranie i wieszała je na sznurku rozwieszonym pomiędzy drzewem a chatą. Wieśniaczka mogła mieć maksymalnie 50 lat. Jednak siwe włosy i pożółkła skóra sprawiały, że wydawała się dużo starsza. Pochwalony. Czy pani Borowa? Pochwalony. Cicho, Azor, nie widzisz, że jego świątobliwość nas nawiedziła? Czy wasza ekscelencja faktycznie aż z Watykanu? To prawda. Przybyłem aż z Rzymu i chciałbym z państwem porozmawiać. To może mieć ogromne znaczenie dla dobra państwa syna Tadeusza. Proszę księdza do chałupy. Dam zsiadłego mleka. We wnętrzu domostwa było chłodno i na swój sposób przytulnie. Wolański usiadł na taborecie wykonanym z pnia drzewa i rozejrzał się po pokoju, w którym o dziwo było czysto i schludnie. Nie był w stanie uwierzyć, że można w dzisiejszych czasach żyć bez prądu czy gazu, korzystając tylko z dobrodziejstw naturalnego światła wpadającego przez okna i czasami lamp naftowych. A gdzie mąż? Sianokosy się zaczęły. Od rana pracuję z chłopami ze wsi. Niedługo przyjdzie, żeby nas też zabrać. Wiele pracy przed nami. W takim razie postaram się nie zająć dużo czasu. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że Tadeusz zachorował? Proszę księdza. On zawsze bardzo religijny był. Dobry chłop i robotny. W pewnym momencie, jakieś 6 miesięcy temu, zaczął się wymądrzać. Czytał jakieś książki pożyczone ze szkolnej biblioteki. Potem było już coraz gorzej, aż wreszcie stał się agresywny. I co się stało potem? Oj, wielu lekarzy go oglądało. Byli nawet tacy z daleka, ale nie pomogli. Powiedzieli, że do Wariatkowa trzeba odwieźć i tam mu pomogą. Chodził na mszę?
Był ministrantem? O, tak. Od zawsze Kościół był dla niego ważny. Zresztą my wszyscy bardzo wierzący jesteśmy. Czy uczestniczył w życiu Kościoła? Chodził na katolickie stowarzyszenie młodzieży. Modlili się, spędzali razem czas. A kto prowadził KSM? No, jak to kto? No, proboszcz Mucha. Czyli ksiądz Anatol bardzo dobrze znał Borowego? O tak. Wiele razy mówił, że Tadek to na księdza pójdzie. Odwiedzał nas często w domu i pytał o Tadeusza. A co stało się potem, kiedy Tadeusz zaczął się dziwnie zachowywać? Jak już ci wszyscy lekarze nie potrafili mu pomóc, Anatol Mucha powiedział, że on go zabierze do kościoła. Uparł się, że go wyleczy. Nie sprzeciwiałam się. Wierzyłam, że prawdę gada. Dlaczego Anatolowi Musze tak bardzo zależało na Borowym? Nie wiem. Mówił, że odprawią w kościele egzorcyzmy i go wyleczą. Mówił nawet, że biskup z Watykanu przyjedzie do niego. Rozumiem. A kiedy to było? O, kilka tygodni będzie. Czy było coś jeszcze, co zwróciło pani uwagę w zachowaniu Tadeusza? Może z kimś się spotykał? Poznał kogoś nowego? To naprawdę dobry chłop był. Pomagał nam przy roli i w domu. Kilka miesięcy temu zaczął wygadywać jakieś głupoty. Co mówił? W drzwiach chaty pojawił się postawny mężczyzna w pobrudzonym białym podkoszulku, niebieskich płóciennych spodniach i skórzanych butach. Otarł twarz z potu i przywitał się z Wiktorem. Kupa pracy w polu. Wiem, że się państwo spieszą. Zaraz kończymy. Proszę mi tylko powiedzieć, co takiego wygadywał Tadeusz. Mówił, że jest wybrańcem, który zmieni porządek. Że wkrótce stanie się pierwszym. Pierwszym? Tak nazywał kogoś, który wyleczy ludzi i kościół. Będzie nawracał kolejnych ludzi, naprawdę. Mówił też, że pierwszy i kolejni muszą umrzeć. Wspominał, że wysłannik Watykanu, który musi być biskupem, odegra w tym wszystkim ważne zadanie. Wiktor poczuł, jak pocą mu się ręce. Jakby został wywołany do tablicy na lekcji, do której zupełnie się nie przygotował. Czyżby był tylko marionetką w spektaklu reżyserowanym przez kogoś innego? Czy chodziło o antychrysta? Może wcielenie diabła, albo ponowne przyjście Chrystusa na ziemię? Nie wiem. Nie słuchałam tego. Wszyscy widzieli, że coś się tatkowi w głowie poprzewracało. Tylko proboszcz jakby tego nie widział, tych jego wszystkich dziwactw. Potem z czasem Tadek uznał, że nie dorastamy do jego intelektu i przestał z nami rozmawiać. Ostatnie pytanie, być może trochę nie na miejscu. Czy macie tutaj problem z niepełnosprawnymi, umysłowo chorymi ludźmi? Od lat rodzi się u nas dużo chorych dzieci. Na szczęście nasze zdrowe. No może z wyjątkiem Janka, drugiego syna. Zresztą Tadek mówił, że to znak od Boga. Że w ten sposób Pan oznaczył miejsce, gdzie ma pojawić się pierwszy. Dziękuję bardzo. No i nie przeszkadzam dłużej. Mleko było doskonałe i oby plony były obfite. Błogosław Panie ten dom i ludzi w nim żyjących. Bóg zapłać. Liczymy, że ekscelencja pomoże Tadeuszowi i zwróci nam syna z powrotem. Wolański pożegnał się i ruszył w drogę powrotną do parafii. Po drodze, zgodnie z postanowieniem, zatrzymał się w pobliżu małej kapliczki stojącej w lesie. Obszedł ją dookoła i odnalazł schody prowadzące w dół.
Ruszył nimi, zastanawiając się, co znajdzie na końcu. Zgodnie z oczekiwaniem zobaczył drewniane drzwi, które okazały się zamknięte. Spojrzał przez dziurkę od klucza i przez szpary w ościeżnicy. Było zupełnie ciemno. Kto zbudował tajemniczą komnatę w lesie? A może to była tylko piwniczka na wino? Albo w najgorszym wypadku bimbrownia, którą Anatol wolał ukryć przed duchownymi i parafianami? Wolański czuł, że za drzwiami znajduje się coś dużo gorszego i mroczniejszego. Jaką tajemnicę ukrywał stary proboszcz? Wrócił na parafię, aby przygotować się do zadania postawionego mu przez zwierzchników z Watykanu, wypędzenia demona z opętanego. Wiedział już nieco więcej o dawnym życiu Borowego, co można było wykorzystać przeciwko istocie zamieszkującej ciało biednego chłopa. Wolański zastanawiał się również, jakie znaczenie ma tutaj opowieść o pierwszym. Czy była to tylko czcza gadanina wieśniaka, któremu poprzestawiało się w głowie, czy może wpływ demona, który już wtedy wiedział, jaką misję ma do spełnienia? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywał Anatol Mucha, który niemal od początku życia młodego Tadeusza opiekował się chłopakiem? Dlaczego nie zareagował na nagłą zmianę Borowego? Kolejny dzień egzorcyzmów nie nastrajał Wolańskiego optymizmem. W głębi duszy obawiał się, że jego starania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, a powrót do Watykanu okaże się sromotną porażką. Papież przecież liczył na niego. Z drugiej strony, czy prosty chłop wygadujący herezję mógłby w jakikolwiek sposób zaszkodzić stolicy apostolskiej i kościołowi katolickiemu? Wiktor próbował bagatelizować całą sprawę, jednak w głębi duszy nie miał najmniejszych wątpliwości, że istota zamieszkująca szczupłe ciało Borowego nie pochodzi ze świata żywych. Podobnie jak ubiegłego dnia zeszli we trójkę do podziemi kościoła, gdzie przebywał Tadeusz. Wolański zabrał ze sobą torbę i magnetofon, na którym nagrywał przebieg wszystkich spotkań. Mimo ran i zadrapań na twarzy i ciele, Tadeusz wyglądał schludnie i czysto. Siostry zakonne karmiły go, myły i przebierały, nie zważając na niebezpieczeństwo ze strony niezrównoważonego mężczyzny. Co dziwne, Borowy nigdy nie zrobił siostrom żadnej krzywdy, będąc przy nich potulny niczym baranek. Największą estymą darzył siostrę Petronelle, jakby odnajdywał w niej sprzymierzeńca. Widząc duchownych, uniósł głowę i wymamrotał. Nie znudziło wam się jeszcze? Powiedzcie siostrzyczkom, że jedzenie jest okropne. Zamilcz! Dlaczego nie opuścisz ciała tego człowieka? Kto dał ci władzę, aby zadawać mi takie pytania? Kościół katolicki. Przekupny, wypaczony i chory. Służy wąskiej grupie wybranych, a nie Bogu. Cisza! Sprzedawanie odpustów grzechów za pieniądze. Czyściec wymyślony tylko po to, aby móc wyciągnąć więcej pieniędzy od wiernych. Zrównanie tradycji kościelnych z Pismem Świętym. No i jak najbardziej fantastyczna pułapka na wiernych. Spowiedź dająca władzę nad ludźmi. Jako ksiądz kościoła katolickiego nie jesteś dla mnie żadnym autorytetem. Wysłuchaj mnie zatem jak zwykłego człowieka. O, tak dużo lepiej. Teraz posłucham cię z uwagą. Kim jesteś? Mówiłem ci już. Jestem tym, dla kogo służysz. Jesteś Bogiem? Aniołem? Diabłem? Nazywaj mnie jak chcesz.
Wszystkie te postacie to jedno. Czego chcesz? Jaki masz cel w zawładnięciu ciałem biednego chłopa? Mój cel jest blisko. Coraz bliżej. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Czyli jesteś wielkim krokiem w realizacji mojego celu, mój drogi Wiktorze. Czy chodzi ci o mój przyjazd do Polski? Właśnie. Czego ode mnie oczekujesz? Jaka jest moja rola w realizacji twojego celu? Wszystko wezmę sobie sam. W odpowiednim czasie. Kiedy nadejdzie ten czas? Wkrótce. Czy wtedy opuścisz ciało Tadeusza Borowego? Zwrócisz go rodzinie? Zwrócę go Bogu. Borowy spojrzał na Zalewskiego, który z uwagą przysłuchiwał się całej wymianie zdań. Tomaszu, zastanów się nad swoją wiarą. Czy chcesz należeć do takiego kościoła? Budzisz się! Do przodu wyrwał się Stefan. Pochwycił stółę, którą miał obwiniętą wokół szyi i ucałował zdobiony znak krzyża. Duchu Święty, daj siłę temu człowiekowi i spraw, aby nie wpadł w sidła zła. A ty, Stefanie, jakie grzeszne myśli masz co wieczór. Z kim złamałeś ludzkie przyrzeczenie celibatu? No? Pochwalisz się nam? Nie słuchajcie go! Próbuje nas omamić! Jeszcze biskup z Watykanu, który najchętniej w spokoju doczekałby emerytury. A tymczasem przełożeni wysłali go na najcięższą misję jego życia. Jesteś słaby, Wiktorze. Nie zdołasz mnie pokonać. Pozwólcie ze mną na górę. Wiktor przerwał modlitwę i ruszył w stronę wyjścia. W oczach Borowego pojawił się błysk triumfu. Odprowadził wzrokiem duchownych do drzwi, które zatrzasnęły się z hukiem. Muszę znać prawdę. Zna ekscelencja moje zdanie, zaczął Zalewski. Przemyślałem sobie to dokładnie. My nie jesteśmy sługami Bożymi. Dzisiejsi duchowni nie są tymi, którzy służyli Chrystusowi. Zaczynam wierzyć, że Kościół jest dla mnie przeszkodą w drodze do Boga. Wolę odejść, niż zerwać więź z Bogiem. Borowy jedynie uświadomił mi to, co dojrzewało we mnie od dawna. Po tych słowach odwrócił się napięcie i odszedł, pozostawiając zaskoczonych Wiktora i Stefana. A co ty masz do powiedzenia, mój drogi? Jestem tylko człowiekiem. Zdarza mi się błądzić. Wolański westchnął z rezygnacją. Udał się do kancelarii parafialnej, gdzie zamówił rozmowę międzypaństwową z Watykanem. Zmęczony i przygnębiony, wrócił do swojego pokoju w baraku mieszkalnym. Usiadł na pryczy i schował twarz w dłoniach. Modlił się do Boga o siłę i rozwianie targających nim wątpliwości. Przyjechał tu walczyć z siłami szatana, a tymczasem głównym wrogiem okazał się człowiek. Biskup czuł się zbyt stary i zmęczony, aby sprostać oczekiwaniom papieża, szczególnie w sytuacji, kiedy egzorcyzmy nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Co miał powiedzieć Stefano Araciemu? Żeby sam przyjechał do Polski i spróbował uzdrowić Borowego? Pewnie byłoby to najlepszym rozwiązaniem. Włoch był głównym egzorcystą stolicy apostolskiej. I kto, jeśli nie on, wiedziałby najlepiej, co zrobić w obecnej sytuacji? Dlaczego kazał przyjechać do Giłujszy właśnie Wolańskiemu, mającemu niewielkie doświadczenie w walce z opętanymi? Rozgoryczony wyszedł z pokoju i prowadzony silną potrzebą kontaktu z Bogiem, udał się do kościoła. Ku swemu zdziwieniu w pierwszej ławie tuż przed ołtarzem
zastał siostrę Petronelle, która klęczała, czytając książeczkę do nabożeństwa. Wiktor usiadł obok i również oddał się modlitwie. Wzrok wpatrzony miał w krzyż stojący po lewej stronie tabernakulum, na którym Chrystus ukrzyżowany smutnymi oczami patrzył na świat. Zdawało się, jakby drewniane łzy nabrały koloru purpury i płynęły po policzkach, aby ostatecznie wylądować na posadzce. Nagle ku zaskoczeniu biskupa głowa Jezusa podniosła się, a z ust dobiegły ledwie słyszalne słowa. Czekaliśmy na ciebie, Wiktorze. Jesteś dla nas ważny. Wolański poderwał się z krzykiem, widząc czarne jak ocean oczy Chrystusa. Co się stało? Zapytała Petronella, przerywając modlitwę i zwracając głowę w stronę biskupa. Chrystus ożył. Co takiego? Nic, przepraszam. Czy możemy porozmawiać? A o czym? Co łączy siostrę z proboszczem Naftą? W oczach siostry Petronelli zaszkliły się łzy. Zwróciła twarz w stronę ołtarza i wymamrotała cichym głosem. Zgrzeszyłam, ekscelencjo. Proszę się uspokoić i opowiedzieć mi wszystko od początku. To zbyt trudne. Nie potrafię. Wasza wysokość, zgrzeszyła mi to bardzo. Żałuję wszystkiego, ale to on mnie do tego zmusił. Do czego cię zmusił, moje dziecko? Spotkaliśmy się kilka razy. Wiem o tym. Wiem również, że księdza Naftę przeniesiono z innej parafii za podobne przewinienia. Siostra jest jeszcze młoda, podatna na wpływy. Ale Bóg ci już dawno wybaczył, moje dziecko. Bo szczerze żałujesz tego, co zrobiłaś. Nie wiem, jak mam dziękować. Czy chciałabyś się wyspowiadać? Tak. Gdybym mogła cofnąć czas. Wiktor wyspowiadał siostrę. Potem rozmawiał z nią jeszcze przez jakiś czas, starając się zbagatelizować czyny, jakich się dopuściła. Nie podobało mu się to, co działo się w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Jednak wiedział również, że z podobnymi problemami Kościół boryka się od wieków i dopóki będzie obowiązywał celibat, nie uda się ich do końca wyeliminować. Jego głowę zaprzątały myśli związane z Tadeuszem Borowym i tym, co działo się wokół osoby opętanego chłopa. Spojrzał na zegarek i przypomniał sobie o zamówionej wcześniej rozmowie z Watykanem. Podniósł słuchawkę telefonu i pomiędzy szumem i trzaskami usłyszał charakterystyczny głos Araciego. Witaj, Wiktorze. Jak nasze śledztwo? Nie jest dobrze. Wszelkie próby spełzły na niczym. Obawiam się, że nie pomogę temu człowiekowi. Wiktorze, znalazłeś się we wsi Giłujsza, aby zażegnać wielkiemu kryzysowi Kościoła katolickiego. Nie widzę w tym człowieku żadnego zagrożenia. Wyląduje zapewne w domu wariatów jak wielu innych, a tam będzie już zupełnie niegroźny. Wiktorze, czy pamiętasz o tym, że pokładamy w tobie wielką nadzieję? Pamiętam. Czy jesteś gotowy na poświęcenia w imię Kościoła? Jestem. To zabij Borowego. Jeśli masz na względzie dobro Kościoła, wykonasz to polecenie. Zabij go, albo nie waż się wracać do Watykanu. Wiktora zamurowało. Stał, wpatrując się w pomalowane na biało ściany kancelarii parafialnej i brudny obraz przedstawiający zwiastowanie Pannie Maryi przez Archanioła Gabriela. Kościół nie jest mordercą. Nie zabija nikogo.
nawet jeśli ten ktoś to szatan w ludzkiej skórze. A co na to najwyższe? A sądzisz, Wiktorze, że z czyjego polecenia wydaje ci ten rozkaz? Najwyższy kazał zabić Borowego? Zgadza się. Przecież to morderstwo. Nie uniknę kary, sądu. O nic się nie martw. Watykan wszystko załatwi. Uwierz mi, że to, co zrobisz, ma fundamentalne znaczenie dla dobra Kościoła katolickiego. Wracaj do Watykanu, dopiero jak wykonasz zadanie. Czeka cię nagroda z rąk Najwyższego. Wolański siedział w milczeniu, zastanawiając się, jak Stolica Apostolska mogła wydać podobny werdykt. Przecież czasy inkwizycji i palenia heretyków na stosie skończyły się dawno temu. A może nie do końca. Wiktor czuł się jak zwierzę w potrzasku. Zastanawiał się, czy nie zdezerterować, opuścić kościół i rozpocząć nowe życie, tutaj, w Polsce. Ale czy w ogóle było to jeszcze możliwe? Wolański był bliski załamania. Cały dotychczasowy światopogląd runął niczym mur postawiony bez zaprawy. Przygnębiony zamknął kancelarię parafialną na klucz i wrócił do swojego pokoju. Położył się na łóżku i leżał, wpatrując się w sufit. O spaniu nawet nie było mowy. W głowie mu huczało. Słyszał głosy podobne do tych, jakie przestraszyły go pierwszej burzowej nocy, gdy przyjechał do parafii we wsi Giłujsze. Tym razem nie czuł strachu. Zastanawiał się tylko, czy nie wariuje. A wszystko dookoła to tylko omamy, wizje psychicznie chorego, który zapada się we własnym szalonym umyśle. Próbował sobie wszystko poukładać, zracjonalizować wydarzenia rozgrywające się dookoła. Jednak nie był w stanie. Otaczający go ludzie jawili się jako zakłamani, przekupni, bojaźliwi i małostkowi. Czy zabijając prostego chłopa będzie mógł kiedykolwiek stanąć przed obliczem Pana i powiedzieć mu, że działał w imieniu Stwórcy i jego Kościoła katolickiego na ziemi? Wszystko zdawało się zbyt wielkim ciężarem, krzyżem, którego nie sposób było unieść. Ostatnią nadzieję upatrywał w Bogu. Tylko długa, żarliwa modlitwa była w stanie przynieść ukojenie. Uklęknął na modlitewniku, otworzył Biblię i czytał. Mijały godziny, a on nie przestawał, będąc niczym w transie. Gdzieś po północy usłyszał pukanie do drzwi. Wstał z modlitewnika i otworzył. Po drugiej stronie stał zdyszany Nafta. Borowy zniknął. Jak to? Przecież był związany. Nie ma również Anatola Muchy, dwóch księży i siostry Petronelli. Może to oni go wypuścili. Z drugiej strony widziałem, jakie siły drzemią w Borowym. Mógł sam się uwolnić. Chyba wiem, gdzie mogą być. Znajdź latarki, zabierz Tomasza Zalewskiego i za 10 minut spotykamy się u mnie w pokoju. Gdzie idziemy? Przygotujcie się na najgorsze. Obawiam się, że przyszedł czas na finałową konfrontację. Trójka duchownych ruszyła ścieżką w głąb lasu, oświetlając sobie drogę latarkami. Promienie omiatały zarośla, które zdawały się nieprzeniknione, jakby chciały w gęstwinie ukryć jakąś tajemnicę. Drzewa szumiały tajemniczo, poruszane delikatnym letnim wiatrem. Przodem szedł Wiktor, szukający właściwej drogi. Zahaczał o gałęzie, które niczym macki ogromnej ośmiornicy próbowały go pochwycić, zapobiegając dalszej wędrówce. Gdzie idziemy?
Borowy zniknął i chyba wiem, gdzie jest. Tu się dzieje coś niedobrego. Czuję to, módlcie się. Choć na tę jedną noc zamieńcie się w wojowników pana. Stawcie czoła złu, które zbiera się w tym lesie. Nie wiem, czy jestem na to gotowy. Ciszej. To już niedaleko. Powiedział biskup, widząc jak z pomiędzy drzew wyłania się delikatna łuna światła. Duchowni zgasili latarki i najciszej jak potrafili podeszli w pobliże kapliczki. Poczuli na policzkach pierwsze krople deszczu, które nie nastroiły ich optymizmem. Po ziemi niosły się ciche odgłosy modlitwy, śpiewane przez grupkę ludzi. Pełni złych przeczuć zeszli po schodach w dół, widząc uchylone drzwi. Zapraszamy! Z wnętrza dobiegł znajomy głos. Wiktor otworzył skrzypiące skrzydło, czując jak kropelki deszczu spływają mu po włosach, na policzki i twarz. Wnętrze niewielkiej komnaty oświetlone było płomieniami świec, które przygasły nieco po otworzeniu drzwi. Z przodu stał ołtarz, zupełnie niepodobny do tych, jakie widywało się w kościołach katolickich. Wykonany był z drewna, nie posiadał żadnych krzyży, obrazów czy figurek świętych. Zdobiły go tylko świerkowe tabliczki z wyrzeźbionymi symbolami ryby oraz białego gołębia. Na stole pomiędzy dwoma lichtarzami z palącymi się świecami leżała Biblia oraz długi, lśniący nóż. Ściany przyozdobione były czerwonymi i białymi tkaninami, bez żadnych oznakowań czy wzorów. Pośród kilkunastu osób stojących wewnątrz, Wolański rozpoznał siostrę Petronelle oraz dwóch kapłanów z parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Za ołtarzem stał Tadeusz Borowy, a tuż obok, ubrany w białą, długą szatę, Anatol Mucha. Witaj, powiedział Wiktor, wchodząc głębiej, prowadzony czujnym wzrokiem zebranych. Na zewnątrz szalała burza, lał ulewny deszcz, pioruny biły z coraz większą częstotliwością. Tadeusz uśmiechnął się, ukazując przegniłe zęby. Miał na sobie to samo ubranie, w którym jeszcze niedawno leżał przykuty do łóżka w piwnicy kościoła parafialnego. Rany na twarzy zdawały się jakby zaognione, choć nie krwawiły. Czarne, nieprzeniknione oczy patrzyły beznamiętnie na trójkę strwożonych kapłanów. Witajcie, ojczulkowie. Radzi jesteśmy, że nas odnaleźliście. Ani chybi to zasługa mojego wiernego przyjaciela, Anatola Muchy. Watykan kazał mi cię zabić, powiedział Wiktor, sądząc, że wywrze tym wyznaniem wrażenie na Borowym. Czy nie zastanawia cię niecodzienne postępowanie twoich przełożonych? Wiesz przecież, że tego nie zrobię. Nie jestem mordercą. Jeśli mam wybierać między Bogiem a Kościołem, to wybieram Boga, powiedział Wolański, kiedy drzwi do podziemnego pomieszczenia zamknęły się z hukiem. Wśród zebranych dało się słyszeć szepty sugerujące, że to sprawka Borowego, a nie wiatru szalejącego na zewnątrz. Zrobiło się dużo ciszej i spokojniej. Mój biedny Wiktorze, domyśliłem się tego. Dlatego właśnie cię tu sprowadziłem. Nawet nie wiesz, jak długo Kościół katolicki musiał czekać na ten moment. Żal mi cię. Jesteś tylko Bogu Ducha winnym narzędziem do realizacji naszej wielkiej sprawy. Jesteście jakąś sektą? Czego chcecie?
Kościół katolicki od samego początku istnienia został zawłaszczony przez chciwych ludzi. To, co działo się później, wołało o pomstę do nieba. I oto jestem. Ja, Mściciel wysłany przez Pana, aby oczyścić Kościół, przywrócić ludziom ich dawne miejsce u boku Chrystusa. Jesteś diabłem wcielonym! Wyrwał się Stefan Nafta. Dwóch rosłych chłopów złapało go za ręce, sugerując mu w ten sposób, żeby się nie wtrącał. To Kościół jest diabłem. Nie widzisz tego? Rodowici dziedzice Kościoła czekali na moje przybycie prawie 2000 lat. Czas wreszcie oczyścić ludzkość z zakłamania. I ty, Wiktorze, będziesz naszym posłańcem. Szansą na nowy Kościół na ziemi. Ale w jaki sposób? Nie rozumiem. Borowy sięgnął po nóż leżący na stole i odwrócił rękojeścią w stronę biskupa. Zabij mnie, Wiktorze. Dopełnij starego proroctwa, abyś mógł stać się symbolem odnowienia wiary. Dlaczego ja? Tylko biskup, najwyższy kapłan, może być medium. Jesteś naszym narzędziem, niczym naczynie, w którym przeniesiona zostanie krew Chrystusa. Musisz mnie zabić. Nie zabiję cię! Wracam do Watykanu zdać relację z tego, co się tu dzieje. Papież nie będzie tolerować innowierców w naszych szeregach. Ukróci tę samowolę. Zebrani w piwnicy ludzie otoczyli trójkę kapłanów kręgiem, śpiewając po hebrajsku dziwną pieśń. Na zewnątrz burza przeszła w kulminacyjne stadium, szalejąc i bijąc piorunami, jakby za chwilę miał nastąpić koniec świata. Wracamy na parafię, powiedział Wolański, zwracając się do Tomasza i Stefana. Wiktor szedł już w stronę wyjścia, rozpychając się pomiędzy zebranymi, kiedy jakaś nieznana siła zatrzymała go, odwróciła i nakazała podejść na Borowego, trzymając w ręce nóż. Stali przez chwilę naprzeciwko siebie twarzą w twarz. Wolański widział każdą bliznę, nierówność i ranę szpecącą twarz wątłego chłopa. Czarne zęby zionęły wonią zepsutego mięsa. Dlaczego? Nie sprzeciwisz się swemu panu, Wiktorze. Kochasz go przecież. Ręka Wolańskiego, mimo wewnętrznego oporu, powoli wzięła od Borowego nóż i wbiła go w serce chłopa. Patrzyli na siebie jeszcze przez chwilę. Krople krwi kapały na ziemię, tworząc pod nogami purpurową plamę. Ciało Borowego zrobiło się wiotkie i opadło w ręce biskupa. Zebrani niewzruszenie nadal śpiewali dziwną pieśń, będąc jakby w transie. Tylko Nafta i Zalewski patrzyli z osłupieniem na rozgrywającą się scenę, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Wiktor poczuł, jak jego ciałem wstrząsają konwulsje. Osunął się na ziemię i zaczął krzyczeć, nie mogąc znieść bólu rozrywającego czaszkę. Stefan Nafta i Tomasz Zalewski chcieli podejść do Wolańskiego, aby mu pomóc, jednak chłopi zatarasowali im drogę. W akcie rozpaczy padli na kolana i zaczęli się modlić. Cała scena przypominała kuriozalny teatr groteski wystawiany przez wychowanków zakładu psychiatrycznego. Nagle wszystkie świece w pomieszczeniu zgasły. Drzwi się otworzyły, wpuszczając do środka zacinający deszcz, niesiony porywistym wiatrem. Wiktor uniósł powieki.
słyszałem, że Wolański wraca do Watykanu. Powiedział Jan 23. Zgadza się. Odparł Stefano Arazzi. Jak skończyła się jego misja? Nie do końca po naszej myśli. Ale pewnie taka była wola pana. Co masz na myśli? Podczas egzorcyzmów pacjent zmarł, zabijając się nożem. Dziwne. Zbadaliście wszystkie okoliczności? Jeszcze to robimy. To smutne wieści. Patrząc na sprawę z innej strony, Borowy przestał być dla nas zagrożeniem. Śmierć nigdy nie będzie triumfem. Dlaczego jesteś zatroskany, mój Stefano? Nie jestem. Idę przywitać Wolańskiego. Zobaczę, jak poradził sobie z wizytą w ojczystym kraju i przede wszystkim sprawdzę, czy śmierć Borowego nie odcisnęła na nim piętna. Przyprowadź go do mnie jutro rano przed modlitwą na Anioł Pański. Powitam go na prywatnej audiencji. Należą mu się słowa pocieszenia. Stefano stał jeszcze jakiś czas, zastanawiając się nad sprawami, o których przemilczał Najwyższemu. O pozostałych zajściach, które miały miejsce we wsi Giłujsze. No bo jak racjonalnie wytłumaczyć zachowanie się Stefana Nafty, który powiesił się na gałęzi w przykościelnym lesie? Albo o wikariuszu Tomaszu Zalewskim, którego odwieziono do zakładu psychiatrycznego po tym, jak rzucił się, aby udusić Anatola Muchę, dawnego proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Po chwili namysłu Arazzi doszedł do wniosku, że jutro nie będzie to już miało żadnego znaczenia. Jakikolwiek błąd w obecnej sytuacji mógłby kosztować zbyt wiele. Prawowici spadkobiercy Kościoła czekali na ten moment prawie 2000 lat. Samolot Wiktora wylądował na lotnisku Fiumicino, 30 kilometrów od Watykanu. Podstawiony samochód z kierowcą zabrał Wiktora prosto do stolicy apostolskiej, gdzie znajdowało się jego mieszkanie. Wolański nie zdążył się dobrze rozpakować, kiedy w progu pojawił się Stefano Arazzi z dziwną, drewnianą laską w ręce. Witaj. Jak podróż? Wszystko przebiegło po naszej myśli. Jesteśmy z ciebie dumni. Cała nasza kongregacja wiary. Staniesz się symbolem odnowienia. Będziesz chwalony po wieki. Nie cieszmy się jeszcze. Dokończmy najpierw dzieła. Masz rację. Wiernie mi służyłeś. A jak sytuacja w Giłujszach? Z trudem udało mi się stamtąd wyjechać. Gdyby nie twoja interwencja w archidiecezji warszawskiej, zapewne musiałbym pozostać w Polsce na długi proces sądowy. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny zostanie zamknięta. Pozostałych przeniosą gdzie indziej. Anatol Mucha pozostał na razie na stanowisku proboszcza parafii do czasu jej zamknięcia. To zasłużony człowiek dla naszej kongregacji wiary. Czy Najwyższy wie, co stało się w Giłujszach? Nie mówiłem mu. To mogłoby go wystraszyć. Dobrze. O której mam audiencję u Najwyższego? Jutro, punktualnie o 5:30, w prywatnym pokoju Jana 23. Masz to, co będzie mi potrzebne? Stefano Arazzi wręczył Wiktorowi drewnianą laskę z misternie wyrzeźbioną główką przedstawiającą gołębia. Otwiera się po naciśnięciu. Dobrze.
Widzimy się jutro na porannej mszy. Pochowajcie go z honorami. To dobry człowiek. Tak zrobimy. Przemierzał wszechstronne komnaty rezydencji, gardząc bijącym zewsząd bogactwem i przepychem, wiedząc, że osiągnął niemal swój cel. Skromny biskup, przewodniczący papieskiej rady do spraw świeckich, miał stać się symbolem odnowienia kościoła katolickiego i zagłady starego porządku. Biały gołąb, który przysiadł na okiennym parapecie, by chwilę odpocząć, obserwował niewielkiego człowieka idącego po połyskującej, marmurowej posadzce w kierunku ogromnego, zdobionego złotem wejścia do pokoju Jana XXIII. Wiktor miał przy sobie laskę, która ułatwiała mu poruszanie się. W rytm muzyki trzeszczących zawiasów, imponujących rozmiarów drzwi lekko się uchyliły. O, witaj! Papież powitał biskupa, wyciągając przed siebie ręce w geście przyjaźni. Proszę, usiądź. Masz mi pewnie wiele do powiedzenia. Raczej niewiele. Powiedział Wiktor, podchodząc do papieża, aby ucałować jego pierścień. Stali naprzeciwko, patrząc na siebie. W oczach Jana XXIII z początku można było dostrzec zdziwienie, które z czasem przeistoczyło się w strach i przerażenie. Wolański błyskawicznie wyciągnął z laski ostry nóż i odwrócił rękojeścią w stronę papieża. Widać było, że najwyższy walczy z własnym ciałem, próbując przeciwstawić się dziwnej sile, która nim zawładnęła. Chwycił nóż w rękę i jednym długim cięciem poderżnął Wiktorowi gardło. Patrzył ze zdziwieniem to na zachlapane ostrze, to na szyję Wolańskiego, z której szerokim strumieniem sączyła się purpurowa krew. Ostatecznie ciało biskupa osunęło się na ziemię. Papież stał z nożem w ręku, nie dowierzając temu, co przed chwilą zaszło. Kiedy poczuł, jak gorący dreszcz bólu przechodzi go od stóp po sam czubek głowy. Upadł na posadzkę, miotając się niczym postrzelone zwierzę. Wykrzywioną twarz przeszywało cierpienie. Po kilku minutach Jan XXIII otworzył oczy i z trudem zdołał się podnieść. Wziął leżący nóż i umieścił go w dłoni Wiktora. Wziął głęboki wdech, po czym wezwał papieską straż. Jan XXIII niedługo po traumatycznym doświadczeniu, przeżytym po spotkaniu z Wiktorem, wydał dziwny dekret, odwracający niektóre ustalenia Soboru Trydenckiego, co spotkało się ze sporym protestem w ultrakatolickich kręgach. Jednocześnie powołał do życia dziwną kongregację wiary, w skład której weszło liczne grono watykańskich duchownych, ustanawiając ją swoim najbliższym ciałem doradczym. Z czasem coraz więcej arcybiskupów przyłączało się do tej enigmatycznej organizacji. Papież wraz z nowymi doradcami wydawał coraz to nowe zarządzenia, deprecjonując ustalenia zarządzone przez Kościół przez ostatnie 2000 lat. Rozpoczęto nawet rozmowy z innymi wyznaniami, również tymi niekatolickimi, na temat wspólnych dogmatów religijnych. Co równie dziwne, Jan XXIII, mimo że pod koniec życia cierpiał na raka, który prędzej czy później zebrałby swoje żniwo, zginął śmiercią tragiczną,
zabijając się nożem w obecności, jak się później okazało, swojego następcy. W konklawie uczestniczyło 200 arcybiskupów, z których większość należała do kongregacji wiary. Oczyszczające odnowienie kościoła przybrało niespotykany dotąd zasięg. Tomasz Zalewski wziął od pielęgniarki pojemnik z lekami i wsypał sobie do ust, popijając wodą. Podreptał do stołu, gdzie czekało na niego dwóch rozmówców. I co z tą przepowiednią? Przyjdzie pierwszy pośród prostego ludu. Tylko biskup powiernik medium stać się może. On to zaniesie odnowienie prosto do Najwyższego. Wtedy katarzis na lud Boży nadejdzie. Mężczyzna podrapał się po głowie, niewiele rozumiejąc ze słów wypowiedzianych przed chwilą przez Zalewskiego. Ale co z tą przepowiednią? Przyjdzie czas, że Kościół znowu pobłądzi. Wtedy Pan ześle drugiego. Drugiego? Tak, drugiego. Potem kolejnych. I długo tak? Aż do Sądu Bożego, powiedział Tomasz i zamilknął. Do końca życia nie wypowiedział już ani jednego słowa. Scenariusz Wojciech Kulawski. Czytał Jakub Rutka.